Po pierwsze, dwie książki, które bardzo zapamiętałem, obie nie do końca rozumiałem, mimo że tam przeczytałem kilka razy. Pierwsza to była Hansa Seylego Stres życia. Trudna książka, którą mi pani bibliotekarka z biblioteki publicznej wcisnęła, że powinienem to przeczytać w dobrej wierze. I druga, której jeszcze mniej rozumiałem, to jest Konorskiego, wybitnego polskiego neurofizjologa, Integracyjna działalność mózgu. Obie te książki, mimo że starałem się zrozumieć i byłem niezły z tej biologii, uczyłem się z Willego, uczyłem się z świetną chemię, mieliśmy taką na poziomie, jakbyśmy powiedzieli, półuniwersyteckim, bo wykładowczynią była nauczycielka pani Łora Pawliszczak, która traktowała nas jak studentów z Kijowa, świetna chemia, świetna biochemia. Tym niemniej ja nie rozumiałem tych książek, ale otworzyły mi przestrzeń. Pokazały, że oto jest taka przestrzeń, którą trzeba na tyle ciekawa, żeby się zająć. A do tego, i to była klasa 10, czyli przedostatnia w liceum, a później się ukazały dwa bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy napisany przez profesora Brossa, stąd tak bardzo chciałem u niego się rozwijać i trafiłem do Wrocławia. Tego samego, który był pionierem transplantacji nerek we Wrocławiu, bo był profesora Nielubowicza. A drugi to był artykuł profesora Kokota, wybitnego, współczesnego jeszcze, profesor Bross już nie żyje, naukowca, który w pewnym momencie pisze, on wybitny nefrolog, internista, lekarz, że czy nam się podoba, czy nie, bez transplantacji nie uratujemy chorych najtrudniejszych. I to był tak silny konkluzja z tego artykułu, który był w tym gazecie robotniczej, w Trybunie Robotniczej, że ja po prostu powiedziałem koniec, zdaję na medycynę. To słowo wiele razy się pojawiło. Jest pewne misterium zmartwychwstania. To nie jest sztuczne. Ponieważ, ale to misterium nie jest tylko przy przeszczepie. Przy przeszczepie jest ten szczególny widok, jak nagle pani usuwa serca, jeszcze jak robiliśmy serce i płuca lub płuca, to w ogóle jest pusta dziura, prawda? Trzeba wszystko położyć, zespalać, cesarnie. Natomiast proszę pamiętać, że większość operacji kardiochirurgicznych toczy się na sercu zatrzymane. I potem jest taki zawsze moment. Oczywiście stosujemy chemiczne zatrzymanie, kontrolujemy czas, to wszystko nie może trwać długo, są pewne wskaźniki, tym niemniej ten moment, kiedy to serce rusza i potem wyłączamy krążenie pozaostrzowe, każdego razu jest elementem, który nam podnosi tą adrenalinę w każdym z nas w zespole leczącym. Więc o Boże, żeby czasem nie było za słabe. I to się nie zmieni. Ten film jest filmem, którym studenci medycyny powinni się uczyć, ale każdej innej wrażliwości na drugiego człowieka, szczególnie medycy. I jeżeli się doda świetny montaż, świetną muzykę, dbałość o szczegóły, to w rezultacie wychodzi bardzo dobry film. Natomiast to nie przeszkadza, żeby zachować pewien umiar i nawet jeżeli używamy liczby mnogiej, że zostawmy. Bóg jest pojęciem jak Deo, bogowie daleko wyższym, natomiast jak się popatrzy na to słowo troszkę inaczej, to jest coś, co staram się bardzo, na co jestem wrażliwy. Otóż za często, powtórzę jeszcze raz, za często, zakładając biały kitel i stając po drugiej stronie, stajemy się panami życia i śmierci. Za często. Ten biedny człowiek chory ze swoją chorobą, a po drugiej stronie kita, niekoniecznie w głowie za dużo wiedzy, nie zakładam, że mało, bo młody człowiek, jeszcze szeleści, jeszcze brak doświadczenia, kartkami szeleści, jak to się mówi. I w związku z tym tej pokory medycy muszą się bardzo uczyć. Czasem idą na skróty poprzez rozbudowę takiej rutyny. Jazda na skróty, niedobra jazda. I dlatego tak jestem uczulony i na to zagadnienie, bo muszę pani powiedzieć przy całym szacunku dla naszego kraju, że
pracując wiele razy za granicą, ci w tych ośrodkach mają więcej pokory, więcej skromności niż my w naszym kraju. To się zmienia, ale dlaczego tak jest? Jest to pewne mentalne, kulturowe przyzwyczajenie, że fakt, że jesteś lekarzem i zakładasz bekitel, wszystko nieprawda. Pokaż najpierw skromnie, co potrafisz. Pokaż, że potrafisz pokonać chorobę. Pokaż, że potrafisz... I chorzy to docenią. Chorzy to szybko widzą. Na funkcje tego typu trzeba patrzeć wyłącznie w kategoriach dobra publicznego. I jeżeli rzeczywiście podchodzimy w taki sposób, gdzie jest pani urzędnikiem, który ma służyć, to proszę mi wierzyć, z efektu mikroskali, którą pani z powodzeniem robi lub nie, na poziomie szpitala, na poziomie gminy, miasta, nagle pani wchodzi w zarządzanie dużym obszarem, 34-milionowym, 8-milionowym krajem w zdrowiu. Stąd to wzruszenie, że czegoś takiego, takiej odpowiedzialności pani doświadcza, to nie może być paraliżujące, to nie kojarzy się z żadnym blichtrem, natomiast ze zobowiązaniem i tym tłumaczę to wzruszenie pewnym ciężarem odpowiedzialności i stąd ta moja radość. Co mi dało ministerstwo? Dało mi satysfakcję, chociaż pracę oderwało od chorych i od operatywy. Bardzo to źle znosiłem na początku, ale 26, proszę sobie wyobrazić, po 3 latach starań Polska wygrała 12 miliardów złotych środków unijnych, których przedtem przez 3 lata, przy całym szacunku dla wszystkich, nie potrafiono zdobyć. I dlaczego ja te środki zdobyłem? Otóż dlatego, że młodzi ludzie w roli dyrektorów, czy zastępców dyrektorów, czy kierowników działów, którzy negocjowali ten 12-osobowy zespół, przyszedł do mnie i powiedział: proszę pana, my pana prosimy, żeby pan się włączył i pracował z nami, bo my przegrywamy przez kolejne lata. Zmieniliśmy sposób pracy, ale to im zawdzięczam tą inspirację. To wynika z troski o chorych, ale także z mojego poprzedniego doświadczenia, wyniesionego zarówno z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, jak i szczególnie z Holandii, gdzie dbałość o detale była rzeczą niesłychanie ważną, ale to jest cecha całej medycyny, bo wybitny twórca metody René Favaloro, tych operacji aortalowicowych, jego słynny przebój, jakby credo zawodowe, to było: in coronary surgery the details they are far more important than the steps in procedure. Szczegóły są daleko ważniejsze niż cały schemat ogólny jakiegoś postępowania.